dwie nowe woliery w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie, a w nich rodzime, choć rzadkie i będące pod ochroną ptaki, cietrzewie i głuszce. Obydwa gatunki występują w dużej części Europy. Śląskie Zoo ma już plany związane z tymi zwierzętami. Mam nadzieję, że te głuszce i cietrzewie będą się u nas rozmnażać. Dla nas to jest zawsze taki wyznacznik tego, że te zwierzęta u nas w tym ogrodzie mają odpowiednie warunki. Bez odpowiednich warunków niestety, ale rozmnażanie by się nie udało. W tej chwili mamy dwie kury i jednego koguta, jeżeli mówimy o głuszce, i taka sama sytuacja jest w przypadku cietrzewi. Głuszce żywią się m.in. pędami, owocami i kwiatami. Ich aktywność przypada na dzień. Ciekawe jest wyjaśnienie, skąd wzięła się nazwa gatunku. Jak każdy ptak ma swój śpiew. Głuszec ma też taki śpiew, to jest trelowanie i on ma cztery fazy. Pierwsze to jest klapowanie, trelowanie, korkowanie oraz szlifowanie. I podczas tej ostatniej fazy szlifowania, po prostu on na ten okres szlifowania, to jest mniej więcej 2-3 sekundy, głuchnie. Całkowicie staje się głuchy. Na razie głuszce i cietrzewie trudno wypatrzeć w nowej wolierze, bo nadal trwa ich aklimatyzacja w ogrodzie. Jednak zwierzęta już prawie przyzwyczaiły się do nowego miejsca. Te kuraki przyszły do nas już kilka tygodni temu. One początkowo były płochliwe, stąd te woliery wyglądają tak, jak wyglądają, czyli są pozasłaniane cieniówkami, takimi specjalnymi siatkami, żeby jakby ograniczyć ten stres. One musiały się tutaj przyzwyczaić do zupełnie nowych odgłosów, do nowego otoczenia. Budowa wolier dla cietrzewi i głuszców została częściowo sfinansowana z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, a częściowo z budżetu ogrodu zoologicznego.